Co to jest? Chodź, co ty tu? Idziesz ze mną! Jesteś pijany! Chodź, idziesz ze mną! Puśćcie mnie, puśćcie mnie! Macie proces jak bank! Mimo incydentu Roxana zdołała dokończyć swój show. Dziewczyna wciąż nie może uwierzyć, że jej ojciec zachował się w tak prostacki sposób. Zostaw nas w spokoju, mnie i moją córkę, albo cię zniszczę. Zacznij w końcu myśleć o niej, nie tylko o sobie. Co tu się dzieje? Nieważne, byłaś świetna, ja już pójdę. Trzymaj się od nas daleka, albo pożałujesz. Co ty wyprawiasz? Najpierw kompromitujesz mnie publicznie, a teraz atakujesz moich przyjaciół? Po tym, jak latasz po scenie przebrana za faceta, masz szczelność się mnie czepiać? Powiedz mi, nie dbałem o ciebie? Biłem cię? Nie! To dlaczego wyrosłaś na dziwadło? Nie wierzę, że to mówisz. Albo wrócisz teraz ze mną do domu i zaczniesz się leczyć, albo nie mamy o czym ze sobą rozmawiać. Leczyć się? A z czego? Ja nie jestem chora. To ty musisz się leczyć. Idziemy. Nigdzie z tobą nie idę. W takim razie nie chcę cię więcej widzieć. Dość tego. Dała namieszać sobie w głowie. Jeśli nie chcesz żyć według wyznaczonych przeze mnie reguł, to w moim domu miejsca dla niej nie ma. Ojciec bardzo mnie zranił. Jak on może być taki okrutny? Powinien mnie akceptować taką, jaka jestem. A ja przecież nie zrobiłam nic złego.